Pamiętacie, jak kiedyś miałem taką serię, gdzie kupowałem różne rzeczy na Allegro? Było to dosyć dawno. Dzisiaj przychodzę do was z czymś podobnym, jednak chyba, bo jeszcze nie wiem, nie będę wydawał pieniędzy. Ale będziemy przeglądać różne strony z minecraftowymi gadżetami. Może być naprawdę mocno, bo coś czuję, że znajdziemy rzeczy, które będą co najmniej dziwne. Pierwsza strona, Wish. I jak możecie zauważyć, pierwsze co ja tutaj widzę, to jest człowieku Pato. Normalnie poduszkowy. Kluczkowe bloki z Minecraft i 25 zł tylko za... Aha, bo to jest za sztukę. A, wyprzedaj! Ej, czaicie, że ktoś to wykupił? Całe? No ale takiego creepera bym przygarnął. Popatrzcie, jak ta... No dobra, chciałem powiedzieć, że ta laska jest mega podjarana tym, że ma tutaj takie bloki, ale ona jest chyba smutna. Kolejny przedmiot to Lego. No, Lego nas nie interere. O, ej, kurde, jaka człowieku cena! Za kilo i... Yo! To musi być chyba z prawdziwych diamentów, skoro to tyle kosztuje. A, dodam se. Pluszowy Ender Dragon. No, nie wiem, czy chciałbym mieć pluszowego Ender Dragona, bo co jeżeli by ożył i rozwalił mi chatę? Nie byłoby zbyt fajnie. Dobra, nie, nie, nie. Lecimy dalej. O, ale tutaj pełen swag, rozumiesz? Tutaj mamy okulary, które są w różnych wariantach kolorystycznych, ale te creeperowe chyba najlepiej wyglądają. Pokaż je. No, człowieku. Chodzisz na dyskotekę w takich okularach i każda panienka jest twoja. Mówię ci. No i za 8 zł. To nie jest jakoś mega dużo, nie? A, dodam je do koszyka. A właśnie, bo na początku filmu o tym nie powiedziałem. Fajnie, jakbyście zostawili łapkę w górę. I może finalnie kupię rzeczy z koszyka. Nie chcę wam zdradzać, ale jest taka szansa. Oglądajcie film do końca. Tam będzie więcej informacji. Warden pluszak. Nie wygląda za bardzo jak Warden. Znaczy dobra, wygląda jak Warden, ale czy dałbym za niego 43 zł i 12 zł? Nie. 200 zł taki mały zestaw? Ej, czy ktoś oszalał? Nie gadaj. Zegar Minecraft. Ty to widzisz? Czemu nie mogę drugiego zdjęcia odpalić? Halo, co się zepsuło się coś? Coś poszło nie tak! Co poszło nie tak? Pokaż mi ten zegarek, ja chcę zobaczyć jego funkcję. Ej, no nie wierzę. Dobra, zobaczmy jakieś podobne. Czy będzie taki sam? Nie ma takiego samego, to jest jedyny minecraftowy zegarek jaki jest. Ja muszę go mieć, halo. Dobra, ufam, po tym zdjęciu ufam. Kto by nie chciał takiego zegarka, gdzie macie na tapecie zombiaka, godzinę. No i oczywiście cały zegarek jest zielony. Dodaję do koszyka. Ale, 300 zł. Kolejne poduszki Minecraft. No, to wygląda nawet spoko. Mógłbym mieć taką z TNT. Ta z TNT mi się podoba. Bierzmy i dodajmy do koszyka. O, karty Uno z Minecraft? Jak to niby wygląda? Czemu tu nie ma mało... Jest mało zdjęć. Halo, ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Czyli to jest po prostu grafika z Minecraft, a gra Uno jak gra Uno, nie? Wiecie, o co biega. W sumie, no, ma to duży sens, nie? Tylko pytanie, czy to jest legitne, czy to nie jest jakiś fake. No, ale dobra, dodajmy se. Minecraft blok... Aha, one świecą. Po, ty, ej, fajne. Tylko czemu to kosztuje 300 zł? Dlaczego te wszystkie rzeczy są takie drogie? Ja bym sobie kupił coś takiego. Za 5 dyszek bym kupił. Ale za 300? To jest naklejka. Dobra, ja już myślałem, że taką skrzynię dają. Jakby dali, to bardzo chętnie. Ale nie, no naklejki to ja nie chcę. Gdzie ja bym, znaczy mógłbym tam. Ale nie, 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 nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. O, to muszę mieć. Ciemno, człowieku, nie? Co to jest? Czy to jest taki jakby przenośna toaleta? Ej, myślałem, że to jest przenośna toaleta, wiecie? Nie wiem, czemu tak pomyślałem, ale to jest kosz na pranie. W sumie, czemu nie? Ja nie mam kosza na pranie. O, tutaj mamy pochodnię minecraftową. Ej, ale ja nie wiem... Ej, bo ja miałem taką pochodnię, w sensie mam, tylko że nie tutaj, tylko w domu rodzinnym i tam ona została, ale mam taką pochodnię. Ty, ale to jest jakaś lepsza, ona ma tu wejście do ładowania. Ja mam taką na baterię, że trzeba wkładać baterię. No, ale ona nie świeci w ogóle mocno, jak coś, nie? Tak, jak tu pokazują człowieku, to nie wierzcie w to w ogóle. To jest fake, ona tak nie świeci. Co to jest? To jest taka ogromna flaga? Ej, to jest tapeta. Kajcie tapetę se za... Yo, ej, zarąbiste. W sumie nie, nie, nie. O, takie okularki fajne, fajne, takie czarne, dobra, nie red, tylko black, o. Dodajemy oczywiście, no bo jakże nie idę, czyli chociaż to nie jest w ogóle minecraftowe, ale niektóre skiny mają takie rzeczy. Fidget popper, okej, okay. Ja nie kumam takich rzeczy, mnie to niestety ominęło, jestem za stary na takie rzeczy, ale rozumiem, że to jest ten popit, nie, co się tak klika i to, no, niby sprawia przyjemność jakąś, tak? No, wziąłbym, ale nie za taką cenę, szanujmy się. Dywan z TNT.
O człowieku, czy wy to widzicie? To jest do kibla. Ej, dobra, biorę w ciemno. Naprawdę. Kubek. Ej, dobra, taki na herbatkę czy kawkę. Jasne, że tak. Zauważyłem, że mega dużo rzeczy jest też niezwiązanych z Minecraft, a wpisałem tag Minecraft w stronę, więc to jest też dziwne. Czapka. No czapki nie będziemy brali, bo nie ma zimy, jest lato, jest upał. Znaczy, u mnie pada deszcz teraz, ale tak czy siak, czapka w lato, średni pomysł, ale fajna. Taka designerska bym powiedział, nie? Okej. Okay. To jest poduszka. O chłopie, jakie zarąbiste. Baj, tu masz pokazane, jak możesz tego używać. Ja jak zwykle o jedzeniu, aż zgłodniałem. Ej, dobra, ale to biorę, nie? To biorę, to jakby... No skrzydełka byście nie wzięli. Tutaj mamy znowu piżamę jakąś, okej. Okay. Ej, kurde, same poduszki. O kurde, dobra. Kolejny sikor, nie? I to pajaki, ty. Ej, ten zegarek robi wrażenie. Serio, ten zegarek jest fajny. Wygląda trochę jak taki jakiś drogi zegarek. Nie wiem, ja się nie znam na zegarkach. Dobra, dodajemy. Drugi sikor, co się będzie, człowieku? Ej, dobra, i zaczynamy właśnie to, o czym mówiłem, że dziwne gadżety. Co to jest? To jest maska Steve'a i jego tułowia, ale po co? Ale dobra, bierzemy to. Za stówkę nie ma problemu. Nie gadaj, że ktoś stworzył Stary Testament. Yo! Yo, dlaczego tak mocno? Dlaczego tak mocno? Kto wpadł na taki pomysł? Ej, taki obraz świni. Mega spo... No to by mogło tu wisieć. To by mogło tu wisieć, bez problemu, bierzemy. Zaczynam bać, ile mi tam wyszło w koszyku pieniędzy, nie? Bidon, ale ten bidon, no to już jest lepszy, nie? Ale nadal nie jest ładny. W sensie nie podoba mi się na tyle, żeby go kupić. Ale właśnie, ustalmy jedno. Jeszcze nie wiadomo, czy ja te rzeczy kupię. Wszystko będzie zależne od was. Oglądajcie do końca. Ej, bo ja tu widzę, że coraz mniej jest przedmiotów minecraftowych. Co to ma znaczyć w ogóle? Och, kurde, dobra. Game changer, naprawdę game changer. To biorę w ciemno. Dobra, zmieniłem stronę, bo tam już nic nie było. I zobaczmy, czy tutaj coś znajdziemy, czego jeszcze nie widzieliśmy na przykład. O, na przykład takie bryloczki, pa. No i to mi się podoba, patrzcie. Możemy sobie obejrzeć, jak wyglądają te bryloczki. Ej, no i to się szanuje. Takich sprzedawcy to ja lubię, pa. Jaki fajny bryloczek, nie? Dobra, ja biorę. Kupiliście mnie tym filmikiem, nie? Ej, ale strasznie dużo tych bryloczków. Co aukcja, to bryloczek, chłopie, nie? O nie. Ej, czy jest? Nie ma XL. Albo yo. Ej, szkoda, że z tego nie ma, słuchajcie, tego filmiku, nie? Ej, to by oddało. Kostium, człowieku, Steve'a Diaksowego. Ej, to jest ultra mocne. Szkoda, że nie ma mojego rozmiaru. Dobra, więc słuchajcie, kwestia wygląda następująco. Co, jak widzicie, za całe zamówienie muszę zapłacić 2000 zł, nie? Ale ja to zrobię, jeżeli pod tym materiałem dobijecie 5000 łapek. Wiem, że będzie ciężko to zrobić, albo tego nie zrobicie, więc nie będę musiał tego kupować. Ale mówiłem wam, że przeglądamy i jest możliwość, że to kupię. Jeszcze się zastanowię w ogóle, co jest w tym koszyku, co ja tak naprawdę bym chciał, bo ja dużo rzeczy brałem, tak wiecie, że przydałoby mi się, ten. Bo myślę, że cena by się nieco zmniejszyła, jakbym ustalił, co tak naprawdę chciałbym sobie kupić. Więc pamiętajcie, 5000 łapek w górę pod tym filmem. Jakieś gadżety kupimy. Nie będę mówił wam jakie, ale na pewno z te, co widzieliście, które dodawałem, to niektóre z nich na pewno. I pewnie będę mógł wam je oddać, bo nie przydadzą mi się. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Ja byłem NWK i wiecie, co robić. Jeżeli chcecie też drugi odcinek, to napiszcie, bo w sumie fajnie się to oglądało. W sensie takie dziwne gadżety z gier. Trzymajcie się, elo!